32 Puchar Tat w Nowym Targu. Tym razem dla rocznika 9-5 i młodsi. Pierwszy mecz turnieju i za 3 punkty trzecia trójka reprezentacji województwa śląskiego w czerwonych strojach. Pomimo tych 3 trójek przegrywają dziewczyny ze Śląska po 2 kwartach 46-23. Małopolska, zespół w niebieskich strojach, faworytem jest tegorocznego turnieju Pucharu Tat. A dlaczego tak sądzę, że faworytem? Większość dziewczyn z Małopolski to wicemistrzyni Polski, srebrne medalistki z finałów z Gdyni. 7 dziewczyn zdobyło drugie miejsce w Polsce w tym roku. Dziewczyny z Górnika Wieliczka. Nie ma się co dziwić, dziewczyny tutaj ze Śląska nie mają łatwego zadania. Pomimo wszystko mecz uważam za ciekawe widowisko na przyzwoitym poziomie. Faulowana zawodniczka ze Śląska, tu nie będę wymieniał nazwisk, bo nie wiem. Przygotuję sobie listę, może w następnym filmiku będę po prostu informował, jaka zawodniczka rzuca. W tej chwili 2 rzuty wolne dla kadry reprezentacji województwa śląskiego. Tą kadrę w tym roku prowadzi pan Jacek Dyja, chłopców prowadzi ze Śląska pan Radek Fudali, a jak zwykle koordynatorem kadr wojewódzkich jest pan Marek Juszkiewicz. I są kolejne punkty dla Małopolski. I kolejne punkty dla Małopolski. Już mamy 50 punktów dla drużyny w niebieskich strojach. Ładna akcja naszej zawodniczki ze Śląska. A najwięcej punktów do tej pory zdobyła tutaj zawodniczka z numerem 17, Rybczyk. Nie zdążyła wykonać rzutu.